Kłaniamy się Państwu na pierwszym wideoczacie z trenerem Igorem Miliciciem. To była inicjatywa trenera, że chciałby z Państwem porozmawiać z kibicami. My na tę inicjatywę odpowiedzieliśmy. Mamy nadzieję, że techniczne względy wszystkie są spełnione i Państwo dobrze nas widzicie, dobrze nas słyszycie. Wszystko na szybko, ale dzięki firmie Procom z Włocławka mamy zapewnione to, że możemy do Państwa dotrzeć i przywitać trenera w Państwa imieniu również. Dzień dobry, trenerze. Dzień dobry, dziękuję wszystkim, chociaż moja prośba była, żeby się spotkać na żywo, jednak chyba ze spraw technicznych wybrano tą opcję, a nie inną. Także jakoś to przeżyjemy. Jakoś to przeżyjemy, dzięki temu też mamy szansę dotarcia do dużo szerszego grona niż mielibyśmy, gdybyśmy musieli się spotykać na żywo. Trenerze, ja zapytam tylko, bo tutaj bardzo napięty terminarz, jesteśmy z kilkuminutowym opóźnieniem, bo trener cały czas analizował sytuację na rynku koszykarzy, rozmawiał z prezesem, z przewodniczącym Rady Nadzorczej. Był czas dzisiaj na śniadanie, jakąś kawę spokojną? Nie, było bardzo ważne spotkanie przede wszystkim z prezydentem, bo z Radą i z prezesem już wcześniej byliśmy w kontakcie, a dzisiaj były ustalone warunki współpracy z ratuszem i przede wszystkim z panem prezydentem i z wiceprezydentkami miasta. Pozwolę sobie, my tutaj widzimy pytania od Państwa i pozwolę sobie trenerowi odczytać jedno z tych pytań. Trenerze, jaką wizję zespołu Pan preferuje? W Koszalinie stawiał Pan z klubem na ogromne nazwiska, na ograne nazwiska, które, jeśli wierzyć różnym doniesieniom, ciężko znosiły trudy sezonu. Czy teraz chce Pan postawić na młodszych zawodników i którego z koszykarzy Anwilu chciałby Pan pozostawić w składzie? Na pewno w zeszłym sezonie dobierałem skład nie pod względem na nazwiska, a pod względem co ile może dać dla zespołu w danym budżecie. W Koszalinie, tak jak tutaj w Włocławku, są podobne możliwości finansowe. Może trochę mniejsze są tutaj w Włocławku, ale przede wszystkim braliśmy zawodników i wybierałem zawodników pod względem tym, co mi mogą dać na boisku. Nie uważam, że ten zespół z Koszalina był, dlatego że był wiekowo, powiedzmy, stary, nie dał rady fizycznie, bo mistrz polski obecny, Stelmet, miał wszystkich zawodników w wieku 30 lub więcej lat, tylko 29 lub więcej, tylko podejrzewam, Aaron Cel jest trochę młodszy. Także to jest tylko kwestia przygotowania zespołu i odpowiedniego prowadzenia zespołu. Także w Włocławku też będę dobierał zawodników odnośnie ich możliwości pomagania nam w odnoszeniu wspólnego sukcesu i to oczywiście też będzie uwarunkowane budżetem. Trener, zespół doświadczony, nie chcę użyć słowa stary, ale trener młody. I tutaj jest pytanie, czy panu starczy doświadczenia na to, żeby poprowadzić drużynę Anwilu, drużynę, w której zawsze presja jest duża? W każdej drużynie presja jest bardzo duża. W zeszłym roku też była bardzo duża presja z zawodnikami doświadczonymi typu Szubarga, Szewczyk, Woods. Nie miałem żadnych problemów, żeby ich prowadzić. Także to jest tylko kwestia wiedzy trenerskiej, autorytetu, który się zdobywa wiedzą, nie krzyczeniem czy pajacowaniem przy bocznej linii. Trenerze, widzę, że tutaj liczne pytania o nazwiska, czy jakiekolwiek nazwiska możemy, jesteśmy w stanie ujawnić, czy w ogóle jeszcze coś takiego nie zostało w ogóle ustalone? Poproszę. Na pewno nazwiska nie będą ujawniane tak, jak się ich będzie podpisywało, z tego względu, że musi się najpierw zamknąć, powiedzmy, polski skład i wtedy damy do wiadomości, które to są nazwiska. Bo agenci czy zawodnicy wykorzystują kluby pod względem tych informacji. Na pewno odnośnie nazwisk jest wąskie grono polskich zawodników, którzy są na rynku i będziemy rozmawiać dużo, żeby wybrać najlepsze opcje w naszym budżecie.
Też jest odnośnie powiedzmy nazwisk, których z zeszłego składu Anvilu bym widział. Jest na pewno kapitan, jest na pewno Simon. Mhm. Ale to, tak jak powiedziałem, wszystko będzie dyktować nasze możliwości finansowe i wymagania zawodników. Mhm. Pytanie również o Krzysztofa Szubargę, bo odniósł się Pan do tych zawodników, którzy w ubiegłym sezonie, ale jest też Krzysztof Szubarga, który w ubiegłym sezonie grał dla Pana, a wcześniej grał dla Anwilu, jest mile wspominany we Włocławku, jest brany przez Pana pod uwagę? Krzysztof Szubarga grał też 2 lata temu, powiedzmy końcówkę sezonu dla mnie w Koszalinie i jest zawodnikiem, którego bym na pewno rozpatrywał mocno, gdyby był na wolnym rynku. On jest niestety zakontraktowany w AZS na przyszły sezon i tak jak powiedziałem, niestety to jest w tej chwili nieaktualna opcja dla nas. Mhm. Pytanie od Przemka 24. Na jakich pozycjach będzie Pan planował umieścić polskie nazwiska Polaków? Najlepiej chciałbym tak jak ma Stelmet, żeby na każdej pozycji był Polak. Ale będziemy tak, jak już wcześniej wspominałem, budować zespół od Polaków i zobaczymy, gdzie nam się uda zakontraktować kogoś, to będziemy w takim razie uzupełniać lukę obcokrajowcami. Mhm, we Włocławku przejawia się co rusz taka tęsknota za potężnymi, dużymi centrami. Kilka pytań na naszym czacie okazuje się właśnie od wysokich, dużych zawodników. Czy Pan preferuje grę takim właśnie klasycznym centrem, czy jednak troszkę oszukuje i niskich zawodników, niższych zawodników na pozycji numer 5 woli? Tu się nic nie oszukuje, nie ma takich. Tendencja koszykówki jest, że gra się coraz szybciej i w polskich zespołach też ta tendencja jest podtrzymana, gdzie Turów miał tylko Żygrnarowicza, którego zamienił później na Tiaszko, gdzie i tak oni grali powiedzmy 10, 12, maksymalnie 13, 14 minut. Odpowiedź na to jest Telmecie Lalić, mhm, który jest bardziej ruchliwym centrem niż ci. Także teoretycznie w Polsce, czy w Europie jest trudno grać z takimi ciężkimi, że tak powiem, centrami, którzy z kolei mają, ci najlepsi mają dosyć spore wymagania finansowe, mhm, które na pewno nie stać Anwil. Także na pewno będziemy się starać grać szybką koszykówkę. Mhm. Pytanie pada o presję ze strony kibiców. Tutaj od zawsze pamiętamy o tym, że ta presja jest. Mimo że mówimy o troszkę niższych celach sportowych, to ta presja i tak pozostaje duża. Chciałbym troszkę nawiązać do wydarzeń sprzed 12 lat. Proszę to zanalizować i proszę odnieść to do sytuacji obecnej. Uwierzcie mi, nie może być lepsze motywacji dla zawodników, jeżeli jest presja ze strony kibiców, ale tych, którzy są obecni na hali. Czyli jak jest presja 3000 czy 3500 na hali, to jest rewelacyjna rzecz. Gorzej jest z presją gdzieś wywieraną przez internet, gdzieś każdy sobie siedzi za biurkiem i wypisuje różne rzeczy, ale w sporcie nie możesz pracować, jeśli nie chce się uodpornić na presję i podołać wyzwaniami. Na pewno, jeżeli będzie tutaj taka sytuacja jak powiedzmy w 2003 roku, jak wygrywaliśmy to mistrzostwo, gdzie na każdym meczu była prawie pełna hala, to tą presję wytrzymamy. Mhm. Ja jako trener i zespół jako całość. A jak Pan wspomina ten finałowy mecz? Ja pamiętam niemal dokładnie w tym samym miejscu, bo Państwo dokładnie nie widzą, bo za nami taki background nasz anwilowy, natomiast znajdujemy się na parkiecie Anwilu, dokładnie mniej więcej w tym miejscu, w którym podbiegł Pan do kibiców, tutaj świętował, zdarta koszulka, medal, tylko
Jak pan wspomina te wydarzenia i czy kojarzy pan, czy jakieś emocje wracają? No, piękne chwile, takie rzeczy się nie zapomina. Cała kariera sportowa jest prowadzona tak, żeby się znaleźć w takiej chwili. Także życzę wszystkim nam, żeby było takich chwil jak najwięcej. Pytanie pada o zawodników młodych, o zawodników do 20 lat. Czy pan chciałby pozyskać takiego zawodnika do Anwilu Włocławek, który byłby rzeczywiście w tym przedziale wiekowym do 20 lat i który mógłby podpisać długoterminowy kontrakt? Ja jestem na pewno zwolennikiem tej tezy, że polska koszykówka musi iść w kierunku, żeby zamiast dwóch Polaków na boisku było ich trzech. Mhm. Tylko, że to jest możliwe w przypadku, że będziemy tutaj szkolić tych dzieciaków tak, żeby mogli się dostosować do poziomu ekstraklasy. Niestety w tym momencie jest bardzo nieliczna grupa tych zawodników w wieku 20 lat, które może pójść na parkety ekstraklasowe i zagrać coś, pomóc zespołowi. Mhm. To jest dużym problemem. Bardzo bym chciał mieć zawodników i spróbuję znaleźć takich zawodników, żeby podpisać wieloletnie umowy z nimi. Zresztą tu jest plan klubu i wizja zarządu i prezesa jest, żeby to wszystko było planowane na przyszłość i nie tylko na rok czy na pół roku. Wszystkie plany są związane z takimi kroczkami do przodu wieloletnimi. Użytkownik Goniku Bartek Smutek pisze do pana i pyta, który kierunek jest panu bliższy? Myślę, że chodzi o zawodników oczywiście zagranicznych. USA, Stany Zjednoczone czy rynek europejski? Też nie ma dla mnie to żadnego znaczenia. Chcę jak najbardziej się poszukiwać zawodników, którzy dają wartość dodaną za daną cenę, powiedzmy. Także jeżeli się znajdzie trzech zawodników z Litwy, którzy są powiedzmy tani w stosunku do ich umiejętności i co mogą dać dla zespołu, nie będę się krępował podpisać ich lub Amerykanów lub Balkanów. To nie ma żadnego znaczenia dla mnie. Pozycja rozgrywającego to klasyczny rozgrywający czy rozgrywający combo mogący łączyć grę na pozycji 1 z grą na pozycji numer 2? Tak samo jak z centrem. Zależy co będziemy mogli osiągnąć, jaki skład będziemy mogli podpisać pod względem Polaków, to wtedy będziemy wiedzieć na jakich pozycjach będziemy musieli szukać obcokrajowców. Na pewno musimy mieć zrównoważony skład, gdy jedna kontuzja lub dwie nie będą powodowały, że już nie możemy walczyć z żadnym zespołem. Jakby mówić odnośnie kombo czy typowego rozgrywającego, to też jest taka sprawa względna, na przykład Krzysiek Szubarga, co to jest kombo czy typowy rozgrywający. To, że potrafi zdobywać 10, 12 czy 15 punktów, nie czyni go kombo. Także to jest pojęcie względne i dopasujemy takiego zawodnika, który będzie pasował całej drużynie. Pytanie, na które po części odpowiedział pan na konferencji prasowej, która kilkadziesiąt minut temu odbyła się w tej hali, ale kibice też chcieliby wiedzieć. Pytanie o sztab trenerski i pytanie o trenera Marcina Woźniaka. Czy widzi go pan w składzie sztabu trenerskiego? Tak jak już powiedziałem, ja nawet w zeszłym roku złożyłem ofertę, żeby przyjechał do Koszalina współpracować ze mną. Niestety nie udało się go wyciągnąć z Anwilu. Mam nadzieję, że w tym roku będzie podobnie. Że go nikt nie wyciągnie z Anwilu. Że tym razem panu nie odmówi i zostanie w Anwilu. Pytanie o spotkania z kibicami. Czy jest pan otwarty? Czy to jest taka dzisiaj jednorazowa inicjatywa? Czy jest pan otwarty na spotkania z kibicami? Być może jakieś otwarte treningi?
Na pewno, tak samo jak w Koszalinie, chciałbym oczywiście ze zgodą zarządu i klubu doprowadzić do takiej możliwości, że możemy ustalić jakiś trening, na który kibice by mogli przyjść i odwiedzać nasze zajęcia. Oczywiście z odpowiednimi warunkami zachowania się podczas meczu. Podczas treningu. Podczas treningu. Trenerze, pytanie o kampy. Czy zamierza Pan brać udział w jakichś kampach, szukać zawodników na tego typu wydarzeniach sportowych? Na pewno będę szukał, ale nie w zasadzie kampów, bo to się wiąże z Stanów, na przykład do Las Vegas, to się wiąże z dużymi kosztami. Ale wyjazd nawet do Stanów nie jest wykluczony. Innymi sposobami sortowania zawodników będziemy się przysługiwać, żeby zmniejszyć możliwość nietrafionego zakupu. Mhm. Pytanie. Na rynku jest 4 polskich rozgrywających na poziomie PLK. Zdaniem osoby, która do Pana pisze, Grzeliński, Grochowski, Łączyński, Skibniewski. Czy bierze Pan pod uwagę Polaków na tej pozycji, czy na pozycji rozgrywającego wolałby Pan jednak postawić na zawodników zagranicznych? Jest trochę więcej Polaków na pozycji 1, którzy nie są umiejscowieni w tej liście i na pewno będziemy próbować dogadać się z jednym z nich. Mhm. Pierwszy gracz, którego chciałby Pan sprowadzić do Włocławka, to gracz na jaką pozycję? Czyli jak ja rozumiem, jest to pytanie, czy jest jakaś kluczowa pozycja, w której rozpoczyna Pan budowanie składu? Właśnie to jest trudne pytanie, bo nie ma takiej pozycji, którą chciałbym rozpocząć. Oczywiście chciałbym zatrudnić rewelacyjnych zawodników na pozycji 1, 5, 3, 2, 4, co nam daje tak naprawdę cały skład. I zmienników też, żeby byli rewelacyjni. Także nie ma preferowanej pozycji, na którą by się uparł jako jediną i najważniejszą. Nawet dobry rozgrywający nie zrobi nic, jeżeli nie ma dobrych, powiedzmy, trójek, czwórek czy centra. Także to wszystko musi współgrać ze sobą razem. Drodzy Państwo, zwracam się jeszcze raz do Państwa, bo powoli kończą nam się pytania, a trener dysponuje jeszcze 20 minutami, także jeśli macie pomysły na kolejne pytania, zadawajcie, przesyłajcie nam, czekamy. A zapytam o AZS. Czy z drużyny AZS-u jakiegoś zawodnika widziałby Pan przeniósłby z Koszalina do Włocławka? Na pewno jest ich więcej niż paru. Niektórzy niestety są już zakontraktowani, a z niektórymi będziemy rozmawiać. Mhm. Zadam te nazwiska, które padają. Wysocki, Majewski, Berisha. Czy któryś z nich jest w kręgu Pańskich zainteresowań? Na pewno nie wykluczyłbym żadnego z nich, jeżeli byśmy się dopasowali cenowo. Mhm. Raz jeszcze nawiązanie do AZS-u. Czy budżet na zawodników porównywalny otrzymał Pan jak w AZS-ie? Nie, to jest budżet... No to o sprawy budżetowej najchętniej bym zostawił Radzie Nadzorczej czy komuś, ale jest, powiedzmy, budżet ciut niższy niż w AZS-ie. Gdzie tak powiem, że w AZS-ie też nie było rewelacji. Ciekawe, czy kiedyś zdarzy się trener, który powie, że rewelacyjny budżet na zawodników. Gdziekolwiek. Ja jestem zadowolony z tego, co dostałem i mam nadzieję, że uda nam się zbudować zespół, który będzie mógł walczyć. Czy chciałby Pan poszukać gracza w pierwszej lidze? Już szukałem zawodników pierwszej lidze, nawet w zeszłym roku podpisałem Łukasza Pacochę z pierwszej ligi i nie zamknąłbym tą drogę wyszukiwania zawodników. Jaka jest wizja, plan przygotowań do sezonu? Na pewno będziemy trenować, powiedzmy, 8 tygodni przed rozpoczęciem. Chcielibyśmy rozegrać 10-12 sparingów przed sezonem. Mhm.
Pytanie o cele Anwilu i pytanie, czy Anwil celuje w medale w tym sezonie, i myślę, że musimy wyjaśnić i powiedzieć Państwu to, co padło kilka chwil temu na konferencji również, jakie cele przed Panem postawiono. Czy to są medale? Na pewno celem jest zawsze mistrzostwo kraju. O to się gra i o to się walczy. Ja jestem zadowolony z tego względu, że zarząd, sponsorzy, właściciel w postaci miasta i sam prezydent miasta są dosyć rozeznani i nie chcą, powiedzmy, robić jakichś szalonych ruchów i chcą zbudować tą markę i sukces małymi kroczkami. Także wiemy, gdzie jest nasze miejsce i na pewno będziemy dążyć w każdym meczu do wygrania. Jest playoff jakimś tam celem, który ma być osiągnięty, a gdzie i jak daleko dojdziemy, to zobaczymy. To ja zadam pytanie od siebie, nie znając jeszcze, jak będzie wyglądał skład i godząc się na cel playoff, to nie jest zbyt duże ryzyko? Ryzyko zawsze jest, ale bez wymagań i założeń nie byłoby determinacji. A właśnie to jest fajne w sporcie, że zawsze musisz dążyć, powiedzmy, jak najdalej. Pytanie o to, przyjechał Pan dzisiaj do Włocławka 12 lat temu również, no nie po raz pierwszy, bo wcześniej grał Pan w polskiej lidze, ale dobrze Pan poznał Włocławek. Czy dziś, porównując Włocławek do tamtego Włocławka, rzuca się Panu coś szczególnie w oczy? Trochę więcej kolorów. Wtedy, jak byłem, to było dosyć szaro. Mhm. Teraz jest naprawdę kolorowo i wydaje mi się, że Włocławek się rozwinął w pozytywnym sensie. Mhm. Czy to też oznacza, że to, że jest bardziej kolorowo, że jest, no chcielibyśmy powiedzieć, bardziej bogato, oznacza, że Pan również będzie szukał bardziej ekskluzywnego mieszkania, większe ma warunki Pan pod tym względem stawia klubowi? Nie, absolutnie to są kwestie normalne i chociaż trochę mi się rodzina powiększyła od tamtego czasu. I czy rodzina przyjedzie do Włocławka, będzie z Panem tutaj mieszkać? Na pewno nie na początku, dlatego nie mam jakichś tam wielkich wymagań. Jeśli nie na początku, to pewnie wcale, bo dzieci do szkoły gdzieś muszą pójść. Zobaczymy, jak się wszystko ułoży. Czy jest szansa, że już w tym tygodniu będzie podpisany pierwszy kontrakt z zawodnikiem? Pytanie od Bolka. Chciałbym, żeby jak najszybciej zamknąć polski skład, tak żebyśmy wiedzieli, czego szukać z obcokrajowców. To jest kwestia negocjacji. Dużo zależy od zawodników. Znamy, jakie są nasze możliwości. I po prostu nie będziemy wyskakiwać poza nimi. Mhm. Panie kibice, wskazują Panu jeszcze jeden kierunek, to znaczy zawodnicy polscy, za granicą grający, mogący posiadać polski paszport, którzy jeszcze nie grali w naszym kraju. Czy będzie Pan szukał takich zawodników, czy nie? Czy raczej sprawdzone nazwiska? Jak najbardziej. Jest zawodnik, który gra w Francji, który jest bardzo interesujący, jest zawodnik, który gra we Włoszech, też bardzo interesująca opcja. Jest dwóch zawodników polskich, którzy grają w Stanach, ale to, jak każda inna kwestia, sprawa zawodników będzie się toczyć na poziomie zawodnik, agent, klub. I to, że nie podpisujemy, powiedzmy, Arona Cela czy nie wiem, jakiegoś innego bardzo dobrego zawodnika, to nie znaczy, że my nie chcemy, po prostu nas nie stać na takich zawodników i podpiszemy zawodników, z którym będziemy zadowoleni i my jako klub, i zawodnik
że jest w takim klubie. Mhm. Rozwiejmy wszelkie wątpliwości, bo jest też pytanie o to, czy woli Pan budować wyrównany skład, w którym każdy będzie walczył, czy woli Pan postawić na jednego lidera i obudować go innymi zawodnikami? Nie, myślę, że to jest niemożliwe, żeby zbudować na jednego lidera. Czy cokolwiek to znaczy lidera. Ogólnie rozumiem, że kibice podejrzewają, że lider jest ten, który zdobywa najwięcej punktów. W tym sensie to nie ma takiej opcji, bo cały zespół pracuje nawet na tego zawodnika, który zdobywa najwięcej punktów, bo bardzo rzadko się zdarza, że zawodnik może sam wszystko zrobić. Mhm. Pytanie również o troszkę wybiegające dalej niż w ramach polskiej ligi, pytanie o NBA. Czy ogląda Pan finały i czy zwycięży Golden State Warriors czy Cleveland Cavaliers? Jakie jest Pańskie zdanie w tym temacie? Kto zwycięży, nie wiem, ale bliżej mi do Golden State, bo tam mają wspaniałego rozgrywającego, także sam wiem rozgrywający, także trochę mnie bardziej ciągnę na tą stronę. Mhm. Jakub Wojciechowski. Przyglądał się Pan kiedyś temu zawodnikowi? Jak najbardziej. Nawet użyłem dwa razy ofertę, którą odrzucono, także nie stać nas było. Zawodnik, który swój talent nie pokazuje w Polsce. Bardzo, bardzo mi jest znana ta postać. Mhm. Szukam kolejnych pytań. Troszkę wolno nam tutaj się odświeżają. Prosimy o zadawanie kolejnych. Jeszcze mamy kilka minut. Czy będzie Pan czytał fora internetowe kibiców Anwilu? Spróbuję nie, bo nie mam przyjemnych doświadczeń z tych for, bo to są tak naprawdę... Każdy może wypisywać cokolwiek, czy to jest prawda, czy nieprawda, czy ma w ogóle styczność z rzeczywistością, czy nie, ale na pewno będę chciał mieć kontakt na żywo z kibicami. Czy Anwil podczas przygotowań będzie trenował we Włocławku, czy planuje Pan również jakiś wyjazd na obóz? Obóz jako taki na pewno jest wykluczony, bo sprawy oszczędzania pieniążków są znane wszystkim i tym bardziej, że tutaj warunki do treningu są rewelacyjne, także myślę, że niczego nam nie będzie brakowało tutaj w Włocławku. Mhm. Czy Pan już się upewniał, sprawdzał wszystkie szatnie, salon odnowy biologicznej i tak dalej? Czy wszystko jest tak, jak Pan by sobie życzył? Nic się nie zmieniło. Anwil zawsze posiadał wspaniałe warunki do treningu zawodników, odnowę, przygotowania fizycznego, także cieszę się, że taka infrastruktura jest. Mhm. Kiedy Pan do Włocławka przyjedzie i zacznie z tej infrastruktury korzystać? Myślę, że to będzie 8 tygodni przed, 8-9, zobaczymy jeszcze, ale to będzie bliżej początek sierpnia niż koniec sierpnia. Mhm. Pytanie, jak rozumiem, również o pewną koncepcję. Czy określa Pan liczbę obcokrajowców w składzie? Nie do końca, ale nie do końca chcę to zatwierdzać, ale myślę, że będzie 4. Mhm. Wracamy do pytań o młodych zawodników, bo to też jest odwieczna troska naszych kibiców, żeby wreszcie dochować się wyróżniającego zawodnika w polskiej lidze z Włocławka. Pytanie, czy do warszawskiego i jankowskiego ma szansę dołączyć któryś z jeszcze młodszych zawodników i czy Pan już starał się zorientować w tym, nazwę to, rynku włocławskiej młodzieży? Na pewno oprócz warszawskiego i jankowskiego jest jeszcze, jestem zapoznany z tymi zawodnikami, jak również Bojanowski, który jest stąd wychowankiem, tylko że jest teraz w Władysławowie. Jest Olejnicza, który pojedzie do Stanów. Nawet miałem
przyjemność oglądać Pietrasa, który się rozwinął. Niestety jest w Madrycie, a nie tutaj. Będziemy patrzyli w tym kierunku, żeby młodych zawodników wyszkolić aż tak, żeby byli zdolni podołać wyzwaniom ekstraklasy. I od razu pytanie, czy nie będzie się pan, bo mówi pan wyszkolić, ale czy nie będzie się pan również bał tej odpowiedzialności, żeby skorzystać z usług tych zawodników w trakcie również meczów, bo u nas w Włocławku bardzo często mówi się o tym, że zawodnik poczynił wielkie postępy na treningach, że cały sezon trenował z pierwszym składem, że to już jest duży sukces, tak? Ale mimo wszystko pańscy poprzednicy stosunkowo rzadko stawiali na tych zawodników młodych w meczach. Czy pan się nie boi podjąć takiego ryzyka? Wszyscy muszą wiedzieć jedno, że nie ma takiego trenera, który bym działał przeciwko sobie. Czyli jeżeli zawodnik jest na tyle dobry, żeby grać dobrze, to wątpię, żeby był trener, który by działał przeciwko sobie i w innym kierunku również. Zawodnicy młodzi muszą wiedzieć, że nic w życiu się nie dostaje. Na wszystko trzeba zapracować. I jak jesteś młody, musisz być naprawdę dwa razy lepszy niż twój starszy kolega, żebyś wyszedł na boisko. A tutaj wydaje mi się, w Polsce jest trochę inaczej. Możesz być nawet dwa razy gorszy i wymagać, czy wymagają, żebyś grał. To jest moim zdaniem podstawowa różnica w mentalności i tych młodych zawodników, która ma być zmieniona. Pytanie o kontrakty 1 plus 1, bo taki kontrakt pan podpisał. Pani już wiedzą, że jeśli osiągnie pan cel, który się przed panem stawia w pierwszym sezonie, to zostanie pan również z nami na kolejny sezon. I pytanie, czy pan również preferowałby taki sposób podpisywania kontraktów z zawodnikami? Na pewno. Na pewno nie chciałbym doprowadzić do sytuacji takie, że za rok znowu musimy kontraktować 12 zawodników, w jakiej jesteśmy w sytuacji teraz. Dlatego klub, zarząd, właścicieli, wszyscy wspólnie idziemy w tym kierunku, żeby zbudować taką koncepcję, która nie będzie tylko na jeden sezon. Pytanie, defensywa czy atak? Defensywa, z której wychodzi dobry atak. Coś więcej? To zawsze, takie stwierdzenie pada zawsze. No, nie ma na to reguł. Niektórzy trenerzy mniej uwagi poświęcają na defensywę lub na atak. Na przykład my mieliśmy bardzo dobry atak w tym roku w AZS-ie, a nikt nie brał, powiedzmy, do wiadomości, że mieliśmy trzecią obronę w lidze. To trochę poszło w zapomnienie, bo graliśmy super atak, wszyscy już myśleli, że i mówili, że jesteście drużyną ataku. Ataku, gdzie bardzo mało ludzi wiedziało ten fakt, że my mamy trzecią obronę w lidze. Pytanie o karierę zawodniczą. Czy kariera zawodnicza, a zwłaszcza na pozycji rozgrywającego, ma przełożenie i ma wpływ później na pracę trenera, czy to są kompletnie dwa różne światy? Są kompletnie dwa różne światy, aczkolwiek pewne cechy jako rozgrywający i to nie można na pewno ogólnie mówić, ale mi się przydają jako trener. Próbuję wykorzystać sytuację, gdzie widzę na którego zawodnika trzeba rozegrać akcję, w jakiej minucie. To są takie, nawet jak jeden zawodnik gra bardzo dobrze, to inny nie gra aż tyle, to wydaje mi się, że mogę tym nie manipulować, o ile dyrygować sprawnie. O trenerze Igorze Griszczuku mówiło się, że to był taki trener, który dzięki temu, że długo grał, że grał na najwyższym poziomie, doskonale czuł to, co się działo na boisku. Czy pan też ma właśnie takie poczucie, że nawet za linii bocznej jest pan w stanie po prostu zrozumieć zawodnika, który gra i tak go pokierować, żeby dał ile tylko może drużynie w danym meczu? Dokładnie tak. Myślę, że to, że byłem zawodnikiem, na pewno daje więcej poczucia, co zawodnik kiedyś może czuć, bo
trener, który nigdy nie grał w koszykówkę, nie może pewnych tych takich niuansów wiedzieć. Trener Igor Griszczuk też miał wspaniałą karierę jako zawodnik, co go bardzo szanowałem, nawet był asystentem w tym sezonie, jak wygraliśmy mistrzostwo. Wiem, że wczoraj miał swoje urodziny, z czego życzę nie mu, tylko on jeden. Z czego życzę mu wszystkiego najlepszego. Również trener Igor Milicic wczoraj obchodził urodziny, także jeśli ktoś się kieruje Wikipedią, to lepiej się nie kierować, bo tam data jest pomylona. Oficjalnie dementujemy, a potwierdzamy, że 9 czerwca to jest data urodzin pańskich. Wydaje mi się, że to jest taki dobry znaczek, bo Igor Griszczuk jest legendą Włocławka i zrobił dużo rzeczy, a to, że mamy takie same imię, taka sama data urodzenia, że chociaż mi trochę pomoże, żeby tutaj jako trener zrobić przynajmniej fajne takie rzeczy. Sukcesy jak trener Igor Griszczuk. No tam Igor miał dużo srebrnych medali, aż tyle nie. Proszę powiedzieć pytanie o innego włocławianina, bo Igor Griszczuk właściwie możemy go nazywać włocławianinem, ale o zawodnika z Włocławka, o Macieja Raczyńskiego. Kibice sympatyzują z nim. Jest to osoba, która troszeczkę odzwierciedla właśnie nasze miasto w tej drużynie. Nie ukrywamy, że pewnie tych umiejętności nie ma takich, żeby być liderem i pierwszoplanową postacią w zespole, ale zawsze jest mile widziany przez kibiców w drużynie. Czy pan też rozważa pozostawienie tego zawodnika w drużynie? Maćka znam bardzo dobrze, bo go nawet prowadziłem dwa lata temu, jak przejąłem zespół, i znam doskonale jego cechy waleczności, co potrafi i co nie potrafi, i na pewno w sensie podnoszenia agresywności na treningach by było bardzo mile widziany. Wiem, że jest pozytywną postacią i że tak powiem, pomoc do treningu i asekuracja ewentualnie w jakichś mocnych kontuzjach. Na pewno bym widział Maćka w zespole. Oczywiście to jest znowu kwestia się dogadania z zawodnikiem, czy będą mu pasować, czy będzie mu pasować taka rola, czy finansowo mi możemy pasować jego wymaganiom. A pytanie, jak pan dogadał się z zawodnikiem Igorem Miliciciem juniorem? Czy on przenosi się do TKM-u Włocławek, czy będzie trenował gdzieś indziej? Na razie się nie dogadałem z nim. Na razie... Ale wiesz, że tata będzie pracował we Włocławku? No, nie wiedział, bo dzisiaj ostateczna decyzja podjęta, ale jest chłopakiem, który ma jakąś tam przyszłość przed sobą, ale na pewno musi bardzo, bardzo mocno i dużo pracować. Mhm. Jaki preferuje pan kontakt z zawodnikami? Czy taki kontakt dość formalny trener-zawodnik, czy bardziej trener-kumpel z zawodnikiem? Nie ma takiej sytuacji, że jest formalnie albo jest też kumplem. Przynajmniej ja nie widzę taką sytuację i nie byłem w takiej sytuacji. Jest normalne, zdrowe podejście do zawodników, gdzie każdy zna swoją rolę i każdy zna swoje obowiązki. Mhm. Myślę, że takie podejście jest najlepsze i tu nie ma żadnych powiedzmy wątpliwości czy jakichś tam insynuacji. Dziękuję bardzo, dziękujemy za Państwa pytania. Tak naprawdę dobiega końca nasz czat, aczkolwiek mamy jeszcze 2-3 pytania. Czy trener zgodzi się jeszcze, żebyśmy poświęcili kilka minut dosłownie? Proszę naszym bardzo, kibicom? Jeszcze parę pytań. To mam nadzieję, że ciekawe pytanie. Czy trener przewiduje możliwość również mniej formalnego spotkania z fanami, na przykład gdzieś w ogródku piwnym, przy piwie i przy rozmowie o koszykówce? Na pewno w ogródku kibice mogą być przy piwie, ja tam niekoniecznie. Okej, rozumiemy. Ale o koszykówce można rozmawiać również, rozumiem, w mniej formalny sposób. Jak najbardziej. Na luzie. Jak najbardziej. I bezpośrednio. Jak najbardziej. Pytanie, czy szukałby pan oszczędności, sięgając po utalentowanych jeszcze młodych zawodników,
ale po przejściach, jak Piotr Niedźwiecki. I czy rozważa trener testowanie takich graczy po przejściach? Czyli czy... Po kontuzjach? Po kontuzjach. Nawet... Jakie ryzyko pewnie jest to pytanie? Jakie ryzyko jest w stanie trener ponieść? W zeszłym roku mieliśmy taką niekoncepcję, o ile rynek nam to, powiedzmy, taką szansę otworzył, gdzie skorzystałem jako trener z takiego rozwiązania i myślę, że to nie było źle rozwiązanie. Oczywiście trzeba się bardziej przyłożyć na przygotowaniu i odpowiednim ustosunkowaniu się, żeby dany zawodnik mógł funkcjonować, ale jest to jakaś tam forma, do której można się odnieść. Pytanie o Konrada Wysockiego. Czy gdyby ten zawodnik zgodził się podpisać kontrakt, czy gdyby klub dogadał umowę z Konradem Wysockim, to widziałby go pan również w roli kapitana drużyny? Myślę, że Konrad ma wszystkie cechy, które tej roli pasują, aczkolwiek zawsze zespół wychłania kapitana i wszystko, co jest sztucznie narzucone, to nie jest moim zdaniem dobre. Myślę, że Konrad ma wszystkie cechy, które sam by się wypromował do roli kapitana. Drodzy Państwo, dziękujemy za Państwa pytania. Ja już ostatnie, naprawdę, trenerze, takie, mam nadzieję, podsumowujące. Dużo rozmawialiśmy o koszykówce, o Pańskim planie na chwilę obecną. Dużo rozmawialiśmy o tym, co będzie w sezonie, a chciałbym zapytać o ten okres pomiędzy. Czyli co w najbliższych dniach i tygodniach będzie Pan robił? W domyśle pytam o odpoczynek. Nie ma odpoczynku, bo teraz się zaczyna naprawdę fest, praca w poszukiwaniu zawodników, w analizie zawodników, bo to jest, bo, że ktoś taśmę ogląda, czy jeden mecz przesłany przez agenta, to naprawdę nie jest scouting. Trzeba dokładnie, dogłębnie zbadać rynek i zanalizować tych zawodników, żeby podpisać zawodnika, który da najlepszą jakość za, powiedzmy, najmniejszą cenę. Czyli naprawdę żadnych wakacji? Mam nadzieję, że żona nie będzie mocno obrażona. Dziękujemy, trenerze. Dziękujemy Państwu, że byliście Państwo z nami, że przysyłaliście te pytania i że odpowiedzieliście tak naprawdę na inicjatywę trenera, który chciał się z Państwem spotkać dzisiaj za pośrednictwem kamery i internetu, ale tak jak padło w naszej rozmowie, może w przyszłości, na pewno w przyszłości w mniej formalnej atmosferze również. Dziękuję bardzo i do zobaczenia.